mi się dobrze spało. Hi vlog. Dzień dobry. Witam się z wami o wczesnej porze. O, jeszcze ciemno w pokoju. I tak mi się dobrze spało. Idę na trening, idę ćwiczyć, więc muszę wstawać. Miałam taki fajny sen dzisiaj. Byłam na koncercie. Dla tych, którzy nie wiedzą i którzy są nowi, jestem ogromną fanką Arctic Monkeys. To jest mój ulubiony zespół i po prostu kocham, kocham, kocham. I w zeszłe wakacje byłam na koncercie. To był mój pierwszy w ogóle koncert w życiu i mojego ulubionego zespołu. Mam obsesję, okej? Mam obsesję. Jestem bardzo mocno przywiązana do muzyki. Kiedy słucham czegoś i to czuję po prostu wewnątrz siebie i później słyszysz to na żywo, ten sen mi się powtarza już z kilka razy. Czy wy też tak macie, że wam się sny powtarzają? Bo mi się właśnie z takich fajniejszych snów powtarza ten z koncertem, zanim byłam i teraz już po tym, jak już przeżyłam to. A z takich niefajnych snów, które mi się czasami śnią i powtarzają, toś mnie porywa. A drugi to jest, że jakieś psy mnie atakują, takie mega wychudłe i nie, ja nie chcę nawet o tym mówić, ja nie chcę o tym myśleć. I have to get up, but I don't want to. Okej, wstaję. Zimą, jakieś ciemno i ja wstaję i po prostu mam ciemno w tym pokoju i się czuję jak kret. I rozgrzewka trwa jeszcze dłużej, bo zimne ciało trzeba rozgrzać. Wakey, wakey. Forma na lata, nie na lato. Zrobiłam sobie awokado toast. Ja wiem, super cliché. Śniadanie wszystkich modelek, influencerów, ale jest naprawdę dobre. Teraz to jest mój ulubiony moment, w którym wracam, jestem wykąpana, świeża, mogę odpocząć, mogę zjeść i po tym całym zmęczeniu czuję się tak błogo. Hej Phoebe. Zawsze. Ona zawsze będzie mi wchodziła. I'm sorry. To jest takie uczucie satysfakcji, bo bardzo mi się nie chciało zbierać. Było ciemno, zimno, deszcz padał, ale jestem uparta, jak sobie już coś postanowię, to to robię. I też ogólnie sport jest ze mną tak naprawdę od zawsze, odkąd byłam mała, bo mój tata jest sportowcem, więc gdzieś tam mi to zaszczepił, ale jestem bardzo wdzięczna za to, serio. I ruch jest potrzebny człowiekowi, żeby dobrze funkcjonował. Też myślę, że to, że mój tata od dziecka ćwiczy, teraz ja jestem po nim, to wyrabia bardzo dużą dyscyplinę, właśnie taką. Bardzo mnie tak napędza i motywuje to, że cały czas gdzieś tam przekraczam swoje limity. To jak się właśnie obserwuje ten progres, uwielbiam. Więc ja teraz zjem i widzimy się później. I'm back! Dzisiaj na obiad mam rybę, dorsza, bataty, kocham, i ogórki kiszone. I moją guilty pleasure jest oglądanie wszystkich takich wywiadów, filmików z różnymi aktorami, nie wiem, od Vogue'a, Elle, Harper's, trudna nazwa, Harper's Bazaar. Mogłabym to oglądać po prostu w zapętleniu cały czas. Mega inspirujące, uwielbiam, jak po prostu odpowiadają na pytania i wspominają jakieś różne anegdotki, albo jak było na planie filmowym czegoś, albo jak jedzą te takie spicy kurczaki. Też jest taki gość, który właśnie z tymi sosami. What can I say? Ale dobre mi wyszły bataty. Wow. Don't feel right. Rescue. Dlaczego? Dlaczego tego nie ma na Spotify'u? Oni tak tracą na tym. Cover Rihanny by The Last Shadow Puppets. Wiadomo, o co chodzi. O, i wiecie, czego chyba jeszcze nie ma? Ja bym normalnie tego słuchała codziennie. Moment. Uwaga. Yo. Yo. Yes, I am. Look at me.
It's the me too. This girl is obsessed. This girl is freaking obsessed. Miałam bardzo słaby czas czytelniczy, który się ciągnął już kilka dobrych miesięcy. Czytałam, ale jeżeli chodzi o ilość, to nie było to dla mnie satysfakcjonujące. Natomiast teraz zaczęłam mój rok relaksu i odpoczynku. Wciągnęłam się. Serio. Jestem dopiero na setnej stronie. Tak łatwo i lekko się to czyta, pomimo tematyki. I co mogę powiedzieć, to to, że ta książka jest bardzo bezpośrednia. Po prostu wszystko jest prosto z mostu. Nie ma żadnego tabu. I jestem ciekawa, do czego mnie to zaprowadzi. Bo na razie przez kilka rozdziałów poznajemy gdzieś tam tą codzienność głównej bohaterki. Ale co jest dalej? Odessa, co ty zaplanowałaś? Właśnie ciekawi mnie to, że do czego mnie ta książka zaprowadzi? Jakby gdzie jest ten pik, ten szczyt? Kulminacja tej całej opowieści. Zobaczymy. Ale jak na razie podoba mi się. Jest całkiem niezła. Otessa w ogóle się zrobiła teraz dość popularna, znaczy tak mi się wydaje, że dużo osób czyta jej książki, gdzieś tam one się wszędzie przewijają. To jest pierwsza książka jej, jaką czytam. I też wydaje mi się, że właśnie ta najbardziej popularna. Mogę się mylić. Właśnie wyrobiłam sobie taką rutynę, że codziennie przed snem staram się czytać, żeby wyrobić sobie taki nawyk, bo przez to, że ostatnio rzadziej i ciężej mi było sięgać po te książki, to fajnie jak się ma taką stałą porę czytania i przed spaniem najlepiej, żeby właśnie nie patrzeć w ekran już. W tym roku chciałabym na pewno więcej książek przeczytać. Ogólnie takim moim ulubionym gatunkiem jest literatura piękna. Jestem bardzo wymagająca, jeżeli chodzi o książki. Tak jak z filmami na przykład mam takie moje filmy, że one po prostu trafiły do mnie w 100%, to z książkami nie do końca. Znaczy zawsze było coś takiego, że... Ale ostatnio przeczytałam Upadek Albert Camus. Uważam, że każdy powinien ją przeczytać. Jest naprawdę, naprawdę świetna. I stała się ona moją ulubioną książką. Zobaczymy, jakie będą następne. Ja lecę już spać, a my widzimy się jutro. Dobranoc! Rise and shine. Hi, dzień dobry. Jest godzina 11:34. Ja praktycznie odkąd wstałam, siedzę przy montażu tego filmiku, ponieważ dzisiaj jest czwartek. Tłusty czwartek. Ja chciałabym dzisiaj ten film wstawić. Moi rodzice chyba pojechali po pączki, ale będą jakoś dopiero po południu i chciałabym te pączki zjeść razem z wami, więc ja nie mam pojęcia, jak ja to zrobię, jak się z tym wszystkim wyrobię. Jeżeli ten filmik się pojawi dzisiaj, w czwartek 8, to znaczy, że jestem mistrzem. Serio, to znaczy, że jestem mistrzem i powinnam dostać specjalne pogratulowania. Patrzcie, co mam! Tak to be honest, nie jestem jakąś mega fanką pączków. Jeżeli mam zjeść coś słodkiego, to wolę zjeść na przykład jakieś ciasto, ale w tłusty czwartek lubię. I ostatni raz chyba w ogóle pączki jadłam w tłusty czwartek, właśnie w zeszłym roku. Nie mam pojęcia, jakie są. Jest takie z pomarańczą, którą muszę zdjąć, bo nie lubię i pewnie będzie z różą. First bite. Okej, on nie jest z różą, tylko jakby z takim kremem. Jem tłuste pączki w tłustych włosach w tłusty czwartek. Idealnie. Yo guys, czuję się jakbym była w ciąży. Czuję się jakbym niosła w moim brzuchu dzidziusia. That's okay. Co chciałam powiedzieć? Że jeżeli masz ochotę na tego pączka, zjedz go. Jeżeli zjadłeś ich już 10, masz ochotę na 11, zjedz go. Jeżeli nie zjadłeś żadnego, ale masz na niego ochotę, zjedz go. Tłusty czwartek jest tylko raz w roku. To, że tego dnia zjesz pączka albo 2 pączki, albo 5 pączków, albo 10 pączków, nic nie zmieni. Absolutnie nic. To nie znaczy, że przytyjesz, dosłownie jesz przez cały rok, przez 365 dni. I tylko raz jest ten tłusty czwartek. Wiadomo, jeżeli będziesz jadł w taki sposób codziennie, to nie będzie za fajnie, ale on jest tylko raz. I to jest tylko pączek na dłuższą metę. To dosłownie nie ma różnicy. Bo tak naprawdę tutaj się wszystko rozchodzi o balans, więc nie ma co czuć się źle. Ty. Jeżeli masz ochotę zjeść tego pączka, to go zjedz. Nic się nie stanie.
A ja chyba teraz pójdę spać. Mhm. Mam do zdecydowania ten film. To pójdę spać. Jak go zrobię? O mój Boże! Smacznego pączka!